Witam na kanale Novato. Dzisiaj kilka słów o nietypowej instalacji. To jest pierwszy zubaran, którego montowałem na ścianie. A właściwie to nie jest tak, ponieważ to inwestor sam zaproponował taki sposób montażu i sam go wykonał konstrukcyjnie. Opracował tutaj te wszystkie gumy, które oddzielają konstrukcję od budynku. No, dosyć ciekawa sprawa. I po wystartowaniu wydaje się, że będzie to pracowało naprawdę bezgłośnie, tak jakby było posadowione na terenie. Dlaczego tak? No tak sobie zażyczył inwestor. Ma taki pomysł, aby nie mieć nic pod spodem. Spieszę się, ponieważ chce przyjść burza jakaś, więc próżnia i tak dalej. No i ta jednostka wisi na ścianie. A wewnątrz hydrobox i nietypowy zbiornik buforowy, ponieważ łączymy instalację otwartą z zamkniętą, a więc zastosowałem zbiornik buforowy z wężownicą, ponieważ nie były dostępne z tak rozwiniętą wężownicą zbiorniki typowe, to zastosowałem zbiornik od ciepłej wody użytkowej. Kospela 200 litrów z podwójną wężownicą. Pompa ciepła jest niedowymiarowana, ponieważ jest źródłem biwalentnym, albo odwrotnie. Ten układ będzie działał w ten sposób, że pompa ciepła pracuje w bardzo dużym przedziale temperatur, ale jednak nie na tych skrajnych. Na tych skrajnych jest kocioł gazowy, który zostaje i on będzie pełnił rolę tego urządzenia, które zapewni ciepło w drastycznie niskich temperaturach. A jeszcze dodając do tego, ciepłą wodę użytkową zapewnia gazowy ogrzewacz, to wszystko działa, ma się świetnie i dlatego inwestor zdecydował się pozostawić te urządzenia, a dorzucić zubadana. Oczywiście na dachu jest fotowoltaika, która pewnie pomogła w podjęciu decyzji, aby te nadwyżki prądu wykorzystać do grzania. Tak to wygląda ten układ, tak będzie to działało. Automatyka zubadana pozwoli na to, żeby sterować autoadaptacją w domu, czyli w momencie, w którym pompa będzie chodziła, w większości okresu będzie sterowanie autoadaptacją, natomiast w momencie, w którym klient zdecyduje, przełącza ręcznie na kocioł gazowy. Tak sobie zażyczył inwestor. I na koniec dwie ciekawostki. Jedna to taka, że wypadek przy pracy, zawór cieknący, rozszczelniony. Prawdopodobnie moja wina, chociaż nie jestem przekonany, możliwe, że zbyt dużo uszczelniacza pomiędzy nyplem. Oczywiście już wymieniony. Tutaj widać jednostkę zewnętrzną i parownik, który pracuje. Widać już znaczną różnicę temperatur. Mierzyłem ją, ale w tej chwili nie pamiętam, jak to wygląda. I przechodzimy do drugiej ciekawostki. Otóż w naszej ofercie pojawiła się pompa ciepła firmy Toshiba z dwóch powodów. Proszę zobaczyć, jest to pompa wyprodukowana w Polsce, a więc fabryka pomp ciepła Toshiba Estia jest w Polsce, w Gnieźnie. Mam nadzieję, że wkrótce zrobię relację z wizyty w fabryce. Drugim powodem jest to, że ta pompa ciepła ma doskonałe parametry pracy, zbliżone do tych najlepszych z naszej oferty. I te dwa warunki, pierwszy, że jest to pompa wyprodukowana w Polsce, a drugi, że ma doskonałe parametry, powoduje, że wchodzi ta pompa do naszej oferty. Mamy już zakontraktowane montaże, a więc będą wkrótce relacje z tego. Zapraszam, to taka druga
ciekawostka, bonus dla osób, które wytrwały w tym moim opowiadaniu do końca. Dziękuję, sprawdzone, polecone, Zubadan w nietypowej roli oraz zapowiedź Pomp Toshiba Estia. Pozdrawiam.